Witam serdecznie z pięknego absolutnie centrum szkoleniowego TV Lipiec. Gorąco za oknem, a zarazem w centrum tymże szkoleniowym. Bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Witam Was serdecznie, witam całą społeczność marketingową w Polsce. Mam nadzieję, że również nasi rodacy rozsiani po Europie i po świecie będą mieli możliwość zobaczenia tego materiału. Jak to mawiają? Nasi są wszędzie. I coraz aktywniej budują swój biznes w oparciu o marketing sieciowy, nazywany przeze mnie marketingiem społecznościowym, a przez wielkich mentorów na świecie biznesem XXI wieku. Nazywam się Artur Dzonek i wielkim absolutnie zaszczytem jest móc być tutaj i nagrać kilka słów ode mnie dla Was. Obecnie współpracuję z Marką Monawi. Jestem wraz z żoną na pozycji czarnego diamenta i jesteśmy absolutnie na początku czegoś naprawdę y, wielkiego. Jak ja często powtarzam, ja swoją, za swoją małżonką dopiero zaczynamy. Zaczynamy prawdziwą przygodę z Monawi w Polsce, w Europie i zdecydowanie na świecie. Kilka zdań wprowadzenia o sobie. Nie wszyscy mnie znacie. Mam 46 lat, mam piękną i mądrą żonę i rękę, mamy dwóch synów. Iwo, 7 lat. Arthur Junior, 16. Słuchajcie, 13 lat temu podjąłem decyzję, absolutnie świadomą decyzję, e, taką decyzję wyboru swojego zawodu, czyli swoją przyszłość. Postanowiłem wtedy, że zostanę profesjonalnym networkerem. Niewielu wtedy rozumiało, co miałem na myśli. W no, ogóle, jak to brzmi, zostanę profesjonalnym networkerem. Fajniej i bardziej zrozumiałe dla ogółu było, byłoby powiedzieć: Będę profesjonalnym lekarzem, prawnikiem, nie wiem, kimkolwiek, ale myślę, że mówienie kategorią bycia profesjonalnym, pro, profesjonalnym networkerem nie do końca ludziom się to nie potrafili tego zrozumieć. Można powiedzieć, że byłem profesjonalnym sportowcem, chociaż te lata młodzieńczej pasji. To był piękny czas, ale kontuzja niestety wyeliminowała mnie z tego dorosłego świata sportu. Jak zapewne wielu z Was, ja też przeszedłem taki normalny etap wejścia w dorosłe życie, bo po zakończeniu edukacji pracowałem na etacie. Samodzielne stanowiska, potem kierownicze, potem przyszła wizja własnego biznesu, aż wreszcie trafiłem na spotkanie z branżą MLM i była to ta miłość, absolutnie miłość od pierwszego wierzenia. Było zauroczenie. A od wielu lat jest to prawdziwa, płomienna, absolutnie miłość. Tak naprawdę pracowałem dla dwóch poważnych graczy światowych w tej branży. To znaczy 7 lat współpracy z firmą Newskin, gdzie doszedłem do rangi Blue Diamond. Przedostatnia ranga w planie kariery Newskin, najwyższy wypłacony czek, jaki otrzymałem, to było 54 tysiące złotych. W momencie, kiedy składałem rezygnację ze współpracy z firmą Newskin, mój czek wynosił wtedy 38 tysięcy złotych. Wiecie co? Wtedy postanowiłem coś zmienić. Zmiana w swoim y, y, życiu zawodowym. Pragnąłem wyzwania e, i sprawdzenia samego siebie w nowym projekcie, który mnie wtedy zafascynował i coraz bardziej fascynuje, im dłużej tak naprawdę jestem w Monawie. Wielu mnie, wte mnie wtedy pytało. Czy nie zwariowałem? I dlaczego odchodzę z biznesu, który mi płaci tak fajne pieniądze? Nie będę rozwijał tego wątku może dzisiaj, bo czas mamy my, ograniczony. Natomiast jest to naprawdę fajna, bardzo fajna historia. Z Monavi jestem blisko 5 lat. Jestem na pozycji, jak mówiłem, Black Diamond, i najwyższy czek, jaki został mi wypłacony z planu marketingowego Monawi, to 282 tysiące zł listopad 2012 roku. Rok 2013. Zamknęliśmy przychodem blisko 700 tysięcy dolarów amerykańskich ze średnią 59 tysięcy dolarów na miesiąc. Czy dzisiaj marketing sieciowy działa, ludzie często pytają, czy to płaci? Tutaj te liczby myślę, że pokazują sedno, gdzie tkwi prawda. Jest rok 2014, a ja wraz ze swoim zespołem zaczynamy dopiero tą przygodę wspólną drogę do całkowitej niezależności finansowej wielu osób. Jestem przekonany, że wielu Polaków. Chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić sprawdzoną receptą na y, sukces w MLM. Przede mną na tym kanale Network TV występowało wielu wspaniałych mówców, wielu trenerów oraz prawdziwych liderów w branży marketingu sieciowego. Dostaliście zapewne mnóstwo właściwych wskazówek i wiedzy, jak osiągnąć sukces. Jestem przekonany, że wielu z Was wie, co i jak ma robić. Kwestia jest i problem jest tylko w tym. Że Wy tego po prostu nie robicie. Ludzie poszukują coraz to nowych systemów, odkrywają ciągle nowe, są tym bardzo podekscytowani, ale wcześniej nie wdrożyli, nie sprawdzili, czy działa poprzedni, poprzedni, który odkryli, nie wdrożyli go w życie. Dzisiaj każdy z nas zbiera doświadczenia i wyciąga z tych doświadczeń pewne wnioski. Zawsze powtarzam, że mamy dwie drogi. Pierwsza zawsze jest drogą bolesną. To są własne eksperymenty, które mogą nie przynieść zamierzonych rezultatów. Jeżeli eksperymentujesz, masz prawo się pomylić. I druga, druga droga, dużo mniej bolesna, bo już ktoś się sprawdził i osiągnął to, co przekazuje. Chciałbym dzisiaj, podczas mojego wykładu, posłużyć się dwoma konkretnymi książkami, które są dla mnie bardzo ważne i miały ogromny wpływ na rozwój mo mojego biznesu. Pierwsza z nich to myśl i bogać się. Książka Napoleona Hilla. Książka, słuchajcie, napisana przeszło 100 lat temu. Dlaczego tak długo leżała na mojej półce? Dostałem ją przecież tak dawno i nie sięgałem po nią z racji na absolutnie przewrotny tytuł. raczej bardziej moją interpretację tego tytułu: Myśl i bogać się. Jakoś nie, absolutnie nie przemawiało to, słuchajcie, do mnie. Dzisiaj, kiedy patrzę na ludzi w MLM-ie, wiem, że właśnie tak, niestety większość działa. Leżą i myślą, a potem dziwią się, że nie mają rezultatów, o jakich marzą. Na szczęście, oprócz tego, że tylko chcą, to są tacy ludzie, którzy są pewni, że to zrobią, że osiągną absolutnie sukces. I wszyscy szukamy przepisu na sukces. Ja też będę dzisiaj o nim mówił, ale trzeba sobie powiedzieć jedno. Sukces ma wiele twarzy. Każdy z nas ma swoją definicję sukcesu. Dla wielu znaczy to nie wiem, zarobić dodatkowe kilkaset złotych na miesiąc, mieć produkty za darmo. Przez tak wielu ludzi wchodzi do marketingu sieciowego po to, żeby nie płacić za produkt, który chcą używać. Dla wielu to jest zarobienie kilku tysięcy złotych, a jeszcze dla innych całkowita, absolutnie całkowita niezależność finansowa. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jaką macie moc i że to my w MLM dajemy ludziom tak naprawdę prezenty i mamy tak duży wpływ na poprawę ich jakości życia. Ale za każdym razem trzeba dać siebie 100% zaangażowania. Nikt nie może mówić, że mu się udało. Nie mogę Wam dzisiaj obiecać, że jeżeli zrobicie 99% tego, co potrzeba zrobić, to otrzymacie 99% wynagrodzenia. Zawsze należy zrobić 100% tego, co potrzeba. Nawet jeżeli liczysz na szczęście, to pamiętaj, że szczęście sprzyja tym najlepiej przygotowanym i tym najbardziej zaangażowanym. Każdy, kto przejmie w 100% pełną odpowiedzialność za to, co robi, za swoje czyny, za swoje słowa. Osiągnie swój wymarzony sukces. Słuchajcie, jest takie powiedzenie, że szczęście sprzyja absolutnie tylko i wyłącznie lepszym. Chcę Wam dokładnie pokazać sprawdzony przepis na sukces w MLM. Pytanie tylko, czy jesteście gotowi zapłacić cenę, jaką trzeba ponieść za dojście do tego sukcesu? Czego dzisiaj pragniecie? Prawdy czy dobrze wyglądającej iluzji? Czego dzisiaj ludzie tak naprawdę oczekują od życia? Jakie mamy dzisiaj czas? Szybkie. Szybki internet, szybkie pieniądze, szybkie odchudzanie, żeby nie pójść troszeczkę dalej. Wszystko dzieje się, słuchajcie, bardzo, absolutnie, bardzo szybko. Patrząc na sukces, trwały sukces, nie ten chwilowy. Tutaj potrzebny jest czas. Potrzeba czasu. Potrzeba czasu. To jest dokładnie to, co dzisiaj chciałem wam. Przekazać. Możesz szybko rosnąć na, na starcie, ale potem potrzebujesz czasu, dokładnie tego czasu, żeby stabilizować swój obrót. Obrót, kiedy rosłeś. Możesz nawet na chwilę się cofnąć, i wtedy kształtujesz swój charakter. Wtedy pokazujesz, czy naprawdę tego pragniesz. A jeżeli jesteś silny, to znowu znajdziesz siłę, żeby rosnąć, rosnąć ponownie. Jedną z miar sukcesu jest czas. Nie oszukujmy się, 3 do 5 lat zaangażowania, żeby móc myśleć o prawdziwym, absolutnie sukcesie. Często patrzymy na ludzi, które, którzy mają drogi samochód. Kupili nowe mieszkanie, apartament i myślimy, wow, jaki on ma sukces. Słuchajcie, ale często tak nie jest, bo to wszystko kupione jest na, na kredyt, a to nie zupełnie o to chodzi. Dlaczego czas w dojściu do sukcesu, wytrwałość z konsekwencją są tak ważne? W drodze do tego sukcesu, o którym każdy z, nas, z nas marzy. Prawdziwe majątki, bogactwo zdobywa się latami wytrwałej pracy. Słuchajcie, współczesny Napoleon Hill, czyli Darren Hardy, w swojej książce Efekt kumulacji jest to ta druga pozycja, którą dzisiaj Chciałem się posłużyć, chciałbym ją wam pokazać, a zarazem powiedzieć, że tą książkę warto przeczytać. i Jest warta absolutnie każdych pieniędzy, które są w waszym wyobrażeniu. Pisze dokładnie, że bogactwo bierze się z wytrwałości, zaangażowania i poszukiwania własnej metody. MLM jest biznesem prostym, ale absolutnie nie jest łatwym. Dlatego należy zrozumieć to, co napisał Napoleon Hill w swojej książce ponad 100 lat temu. Kiedy robił wywiady, rozmawiał z najbardziej wpływowymi i najbogatszymi ludźmi tamtych czasów, stworzył genialną formułę. Formułę 13 kroków. Te kroki tak naprawdę odpowiadają za nasz sukces. 13 kroków, gdzie każdy jest doskonałą receptą na odniesienie sukcesu. Tutaj nie chodzi o to, żeby kupić iluzję. Nie chodzi o to, żeby kupić to, co widzimy i ładnie wygląda. Często widzimy efekt końcowy, efekt końcowy sukcesu, ale nie widzimy tego, co było przygotowaniem do dojścia absolutnie do tego sukcesu. Nie wiem czy pamiętacie i macie swoje wyobraźni slajd, bo myślę, że na każdym szkoleniu gdzieś było to pokazywane. Przykład góry lodowej. Widzimy tą taką niewielką część, która unosi się i jest nad lustrem wody, a nie widzimy tego, co jest pod wodą, tego fundamentu, tej siły ogromu czegoś, czego nie widzimy ludzkim gołym okiem. Jakie były postanowienia ludzi, jaka, jaka była ich determinacja w osiągnięciu swoich celów i jaką cenę musieli zapłacić za osiągnięcia, jakie dzisiaj mają ludzie sukcesu? Słuchajcie, ta książka ma już, jak wiecie, ponad 100 lat. Czy wiecie, jaki jest pierwszy punkt, pierwszy punkt rządza bogactwa, czyli absolutne pragnienie odniesienia sukcesu. Jeżeli chcesz rozpalać innych, sam musisz płonąć. Nic nie wydarzy się w waszym życiu, jak nie będziecie pragnąć sukcesu, bądź co może być jeszcze silniejszą motywacją, czyli czego będziesz chciał uniknąć. Pragnę uniknąć porażki. Rządza czego chcę, czego pragnę, albo rządza czego chcę uniknąć, uniknąć nędzy. Słuchajcie, to jest ta myśl, która mnie osobiście towarzyszyła przez wiele lat, kiedy zastanawiałem się, czego ja tak naprawdę chcę od życia, a czego nie chcę. Jak często słuchając tych najbardziej bogatych, słuchając tych ludzi sukcesu, słyszymy historię ich porażek, ich bankructw. Za każdym razem, kiedy bankrutowali, była w nich jeszcze większa siła i determinacja. Dlaczego? Jak często słyszycie pytanie, czy chcesz więcej zarabiać? Czy chcesz coś zmienić w życiu na lepsze? Po co głupio pytasz? Pewnie, że chcę. Kwestią jest tylko, czy ty, absolutnie ty w to wierzysz. Ja zawsze patrzę na ludzi przez swój pryzmat. Jak ja daję radę. Czemu on i ona ma nie dać rady? Ilu z was wierzy w samych siebie? Słuchając tego, co teraz mówię, nie podnioscie rąk. Tu nie chodzi o reakcję chwili. Tutaj chodzi o to, co czujecie. Co czujecie naprawdę w głębi samego siebie. Tutaj nie chodzi o emocje, tutaj chodzi o prawdę. O prawdę samego siebie. Drugi punkt mamy za sobą. Zobaczcie. Drugi z trzynastu. Chcesz zarabiać pieniądze? Wierzysz w siebie? To idź. Ale dokąd? Jest takie słynne powiedzenie. Powiedzenie, które mówi: jeżeli ktoś idzie w niewłaściwym kierunku i zaczniesz go motywować, to nie będzie szedł, tylko zacznie biec. Ale w niewłaściwym kierunku. Dokąd dobiegnie? Donikąd. Tak dokładnie. Kazujmy ludziom właściwy kierunek. Kolejny, trzeci już krok to inspiracja. W jakiej płaszczyźnie życia może osiągnąć sukces? Każdy z nas ma swojego inspiratora. Tutaj myślę, że bardzo często ogromną rolę odgrywają nasi rodzice, ich pozytywne, bardzo często nastawienie, bądź często negatywne cechy. To jest to, nad czym się zastanawiam troszeczkę później. Chcemy być tacy jak oni? Albo wręcz przeciwnie, naszym celem jest bycie zupełnie kimś innym niż oni, niż oni byli i zupełnie co robili. Dzisiaj mamy tak wiele dobrych szkoleń inspiracyjnych i myślę, że każdy z Was powinien przynajmniej raz pójść na takie szkolenie, żeby poznać swoją tożsamość i odpowiedzieć sobie naprawdę, czego pragniecie, jaki jest Was drive. Często jesteśmy na spotkaniu i widzimy ludzi, patrzymy. Ten zarabia, ta też, ja też chcę. Jak taki może, to ja mogę. Więc mamy pewność. Mamy pewność siebie, jesteśmy zainspirowani, więc gonimy. A co mówi czwarty punkt zasad Napoleona Hilla? Przygotuj się. Przygotuj się do tego, co będziesz robił. Jak masz ściąć drzewo i masz na to dwie godziny, to pierwszą godzinę poświęć, żeby właściwie naostrzyć piłę. Poznaj swoją branżę, odpowiedz sobie na podstawowe pytania. Dlaczego ja? Dlaczego ta branża? Dlaczego tą firmę i ten pojazd właśnie dokładnie wybrałeś? Dlaczego ten produkt? Dlaczego ten produkt jest dla ciebie wart twojej uwagi? Wszystko tutaj musi się zgadzać. Musisz być dumny, musisz być dumny z tego co robisz. Twoje przekonanie musi być silne. To wszystko daje ci siłę, rośniesz. Dzięki Twojej dumie wygrywasz. Jak będzie inaczej? Przegrasz. Dzisiaj nie będę się rozwijał w tym temacie. Zawsze o tym możecie ze mną porozmawiać. Dzisiaj na branżę ja osobiście patrzę absolutnie troszeczkę innymi oczami. Moje doświadczenie, mój sukces, jaki odniosłem, pozwala mi tak myśleć. Dzisiaj jest naprawdę sporo dobrych firm w branży. Marketing sieciowy ma wiele naprawdę dobrych firm. Jest bardzo dużo, naprawdę dużo rewelacyjnych produktów w, naszym, w naszej branży. To jest siła MLM-u, że mamy do czynienia z wyjątkowymi produktami, które bronią się same swoimi działaniem, pozytywnymi rezultatami, kiedy je stosujemy. Ale tak naprawdę jest bardzo mało szans biznesowych. Obecnie w tej branży, mogę powiedzieć wyraźnie, jest bardzo małych szans biznesowych, a tego bardzo często ludzie nie umieją rozpoznać. Mogą być tutaj kontrowersyjne dla wielu, ale naprawdę wiem, co mówię i zawsze możecie o tym ze mną porozmawiać. <laughs> Największym wyzwaniem tego biznesu jest dzisiaj rozwój osobisty. Wspominałem o szkoleniach, zawsze możecie do nich wrócić. Dzisiaj już zdajemy sobie sprawę, że wiedza, jaką dostaliśmy w szkole, zapewni wam przetrwanie. A wiedza, którą dopiero zdobędziemy i zastosujemy, zapewni nam bogactwo. Umiejętność budowania relacji, umiejętność komunikacji z ludźmi to są prawdziwe wyzwania dla nas, liderów. Potem już jest tylko działanie. Liczą się nasze rezultaty. Kwestią jest, czy my to wszystko robimy na 100%, czy udajemy, czy takie powiedzenie, Myślę, że też często słyszeliście, jak udajesz, że pracujesz, to firma udaje, że ci płaci. Prawda, że prawdziwe? Zabawne, ale prawdziwe. Każdy z nas musi mieć wyobraźnię. Kolejny element, na którym warto się pochylić i zastanowić. Każdy przedmiot, który dzisiaj bierzemy w użytkowanie, powstał w czyjejś wyobraźni, w kogoś umyśle. Ktoś go wymyślił, a potem stworzył. Słuchajcie, siła umysłu jest ogromna. Ona daje nam tą moc. Ona będzie nas motywowała i prowadziła. Ale pamiętajcie, że macie mózg. Macie mózg i wiecie jedno. Musicie się nauczyć nad nim panować. Dlaczego? Bo mózg to jest nasz firewall. Mózg nas ostrzega i często podpowiada: nie znasz się na tym. Nie pchaj się tam. To nie jest może dobre dla Ciebie. Doradcy. Myślę, że tutaj uśmiechniecie się i powiecie, tak. Pokaż mi swojego doradcę, a powiem ci, jaki będziesz miał sukces. Planowane, planowanie i działanie to kolejne przepisy na sukces. Znacie definicję cudu. Cud. Czas unieść dupę. Nie ma innej drogi. Musisz mieć wiedzę, wiedzę i umiejętność, które rozwiniesz tylko i wyłącznie przez działanie. Kiedy się uczymy? Kiedy się uczysz? Czy wtedy, kiedy słuchasz? Nie. Uczymy się tylko, kiedy działamy. on dawno temu powiedział. Umiejętność robienia czegoś wynika z robienia tego. Umiejętność robienia czegoś wynika z robienia tego. Jeżeli zrobiłeś 20, 10, 30 spotkań, usłyszałeś 10, 20, 30 razy nie, to zmień coś. Znajdź błąd i go napraw. Jak mawiał Einstein, szaleństwem jest robić ciągle to samo i oczekiwać innych rezultatów. To nie ma być loteria czy przypadek. Tu nie chodzi o lotto. Słuchajcie, poruszyliśmy kilka istotnych punktów, które spisane przez Napoleona Hilla stanowiły przepis i są receptą na sukces, ale sukces indywidualny każdego z nas. Zbliżając się do końca, chciałbym poruszyć kolejny punkt. Siła zespołu. Było wiele szkoleń, Team Building to jest dzisiaj, myślę, że jedna z części szkoleń, którymi warto się przyjrzeć bliżej i uczestniczyć w tym. Bo słuchajcie, budowanie silnego zespołu jest wielką umiejętnością. W MLM nie chodzi o to, żebyś był perfekcyjny we wszystkim. Należy znaleźć tych, którzy są lepsi od Ciebie w tych kwestiach, w których właśnie Ty jesteś słabszy. Samemu nie da się zbudować biznesu, który zapewni wam realny, pasywny dochód. To nie chodzi o to, że tam gdzie jesteś, to tam jest biznes. To właśnie ma działać zupełnie odwrotnie. Tam gdzie cię nie ma w danej chwili, tam właśnie ma być, ma być twój biznes. Pracując w pierwszej mojej firmie Newskin, dokładnie tego doświadczyłem. Ta moja heroiczna praca, tam gdzie ja byłem, tam był biznes gdzie mnie nie było, nie było biznesu, wtedy jeszcze te kilka lat temu tego nie rozumiałem, dzisiaj buduję z zupełnie inną świadomością e, i rezultaty, jak widzicie po e, wypłatach, są również bardzo różne. Inne, większe. Wtedy dopiero masz realny, pasywny dochód, jeżeli to zastosujesz. A przecież to jest magia MLM. Po to właśnie wchodzimy do MLM i to jest ta realna obietnica, która nas inspiruje. Siła zespołu jest magią. Siła zespołu, siła kompetencji zawodowych i osobowych. Ta różnorodność osobowości, które muszą ze sobą współpracować. Taki zespół jest absolutnie najlepszy i umiejętnością i sztuką zbudować go jest w sposób realny. Dzisiaj wiele firm tak naprawdę rozpadło się dzięki temu, że nie miały zespołu. Jeżeli masz pozytywne myślenie, Masz właściwe nastawienie do tego, co usłyszałeś, właściwe nastawienie do życia, to nie pozostaje ci nic innego jak duplikować wszystko to, co dobre. Umiejętność duplikacji dobrych rzeczy, sprawdzonych zachowań, to jest tylko i wyłącznie stabilizacja Twojego biznesu. Jeżeli będziesz to robił, będziesz rozumiał, dlaczego Twój biznes stabilizuje się i rośnie. Dzisiaj świat potrzebuje silnych i zdecydowanych przywódców. Wszystko rozwija się bądź upada ze względu na przywództwo. Pamiętaj o tym. Twoje decyzje, Twoje nastawienie, Twoja siła pomaga nie tylko Tobie. Ona przede wszystkim pomaga tym wszystkim ludziom, którzy są z Tobą, którzy za Tobą podążają. Ostatni punkt, który chciałbym dzisiaj poruszyć, a jest on również bardzo mocno eksponowany przez Napoleona Hilla w jego książce Myśl i Bogać się, to rodzina i udany związek. Słuchajcie, Całkowita harmonia w tej kwestii jest jednym z głównych kluczy do naszego sukcesu. Tutaj myślę, że wypada dać mi moją osobistą puentę, czyli odnieść się do mojej y, sytuacji. Ja pięć lat temu podejmując tą trudną decyzję zostawienia swojego biznesu, biznesu wtedy, który płacił mi naprawdę fajne pieniądze, wtedy kiedy zainspirowany wejściem do nowego projektu, gdzie raz chciałem sprawdzić samego siebie, gdzie miałem kolejne wyzwanie zrobić coś, czego tak naprawdę do tej pory nie zrobiłem i myślę, że niewielu w Polsce zrobiło. Miałem swoją poważną rozmowę z żoną i mogę powiedzieć, że dzisiaj jestem z niej dumny. Za to, że pozwoliła mi rozpocząć to i dzisiaj razem ze mną kontynuuję to razem. Mogę Wam powiedzieć, że ta harmonia w rodzinie jest absolutnym kluczem. Jeżeli masz zaprzeniętą głowę problemami, twoje życie osobiste jest niepoukładane, nic nie zrobisz. Jesteś niby w pracy, jesteś niby z ludźmi, ale myślisz zupełnie o, o czym innym. I to tutaj, dzisiaj, moja kochana Irenko, dziękuję Ci za to, że pozwoliłaś mi bawić się w marketing sieciowy, stać się zawodowcem, rozpocząć tą przygodę, która dzisiaj dla nas jest naprawdę czymś fan, fantastycznym. Można powiedzieć, że świadomie budujemy przyszłość dla naszych synów e, i zawsze mówię, że przyszłość nigdy nie wyglądała tak obiecująco. Zwróćcie na to uwagę, zróbcie pewną analizę, porozmawiajcie. Łatwiej się robi ten biznes w dwójkę niż samemu. Zgoda, akceptacja, pomoc partnera jest rzeczą absolutnie ważną. Musisz być spójny ze samym sobą. W tym biznesie chodzi o prawdę i chodzi o wiarygodność. Jeżeli nauczyłeś się zwyciężać, to jest ten moment i ty sam jesteś na najlepszej drodze do wolności finansowej. Słuchajcie, wiarygodność. Ludzie na nas patrzą i pytają, a zarazem oceniają, czy to, co do nich mówimy, jest, jest prawdziwe. Jeżeli jesteśmy prawdziwi, wiarygodni, autentyczni, Zaczynamy odnosić swoje małe sukcesy, które nagle zaczynają dos dostrzegać inni. Zaczynamy zwyciężać. Jeżeli nauczyliście się zwyciężać, jesteście na najlepszej drodze do wolności finansowej. Jeżeli powiedziałeś A, musisz być gotowy, żeby powiedzieć B i C. Słuchajcie, prawdziwych zwycięzców poznaje się nie po tym, jak zaczynają. Poznaje się po tym, jak kończą. Dzisiaj świat, powtórzę, dzisiaj świat potrzebuje absolutnie silnych i zdecydowanych przywódców. Rozejrzyjcie się wokół, y, wokół siebie, to co dzieje się w y, kraju, to co dzieje się w sporcie. Gdzie odnosimy sukces? Wszystko rozwija się bądź upada ze względu na przywództwo. Pamiętaj o tym. Twoje decyzje, twoje nastawienie i twoja siła pomaga nie tylko tobie. Pomaga wszystkim tym, którzy są razem z Tobą i którzy podążają tą drogą, którą Ty sam podążasz. Słuchajcie, zbliżamy się do końca, i myślę, że dzisiaj warto podsumować to, o czym, to, o czym rozmawialiśmy. Bo myślę, że punkt pierwszy, do którego się odnosiliśmy rządza bogactwa, pragnienie odniesienia sukcesu albo uniknięcie nędzy jest to coś, co myślę jest tym napędem nas. Do działania. Kiedyś, te kilkanaście lat temu, kiedy wchodziłem do tej branży, na jednym ze spotkań z multimilionerem, multimilionerką w marketingu sieciowym, zadałem wtedy proste pytanie: Jak osiągnąć sukces? Betty, powiedz mi, jak osiągnąć sukces. Ona wtedy na mnie spojrzała i powiedziała: Artur, wiesz co? To jest takie proste. Pięć spotkań dziennie, pięć spotkań dziennie, pięć spotkań dziennie. Popatrzyłem wtedy na nią, te kilkanaście lat temu, i mówię: no, Ładnej recepty mi, mi udzieliłaś. Ale wtedy tak naprawdę chciałem sukcesu, pragnąłem, płonąłem i wiedziałem, że jeżeli ja płonę, mogę rozpalać innych. Ale tą również rzeczą, która mnie bardzo wtedy motywowała, to było to ze sobą bardzo spójne, to było chęć wygrania i uniknięcie porażki, a zarazem uniknięcie nędzy, chociaż wtedy tak naprawdę nie do końca to, to rozumiałem. Słuchajcie, drugi punkt, musisz wierzyć, w samego siebie. Jak wielu wokół nas jest ludzi, którzy tak naprawdę nie wierzą w to, że mogą osiągnąć sukces. Wchodzą, bo chcą sprawić przyjemność swojemu sponsorowi, przychodzą na to spotkanie, ok, w piśmie, ale tak naprawdę gdzieś w głębi serca nie do końca zdają sobie sprawę i wierzą w to, że mo mogą osiągnąć sukces. To też jest taki punkt, na którym myślę, że warto popracować, a przede wszystkim popracować nad sobą, nad swoją głową, bo to wszystko rodzi się dokładnie tu, w naszej głowie. Słuchajcie, kolejny punkt, o którym, o którym, o którym rozmawialiśmy, jak pamiętacie, trzeci krok, to inspiracja. Zainspiruj się, znajdź tą osobę, która będzie dla ciebie wielką inspiracją. Dla mnie na pewno byli to rodzice. Stąd powiedziałem to że patrzymy na nich w taki inny sposób. Jeden rodzic, ten, którego chcemy naśladować, drugi nie do końca jest tym kimś, kim my chcielibyśmy się stać w swojej przyszłości. Czwarty punkt, jeżeli jesteś pewien, że chcesz to zrobić, wierzysz w samego siebie i jesteś zainspirowany, przygotuj się. Dzisiaj cenię naprawdę bardzo dobre szkolenia, warsztaty, uczenie ludzi, praktyki. Sam jestem praktykiem, często ludzie pytają mnie, jak pracuję, i myślę, że nie da się nauczyć ludzi tylko i wyłącznie poprzez to, żebyśmy do nich mówili. Trzeba ich wziąć za rękę, być blisko nich, pracować razem z nimi, wziąć za nich odpowiedzialność, bo oni tego absolutnie, absolutnie yy, oczekują. Odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlaczego ja? Dlaczego ta branża, dlaczego tą firmę i ten pojazd właśnie wybrałeś? To też jest, myślę, taki element, który dzisiaj jest no, nie do końca przez wielu zrozumiałych, bo dzisiaj możesz mieć pojazd, w którym nie możesz pojechać. Możesz być najlepszym trenerem na świecie, możesz być najlepszym liderem na świecie, ale pojazd, którym się poruszasz, nie jest stanie cię dowieść tam, gdzie chcesz. I dzisiaj myślę, że bardzo wielu ludzi tego nie rozumie. Dlaczego ten właśnie produkt to jest kolejne pytanie, na które trzeba znaleźć odpowiedź? Myślę, że dzisiaj my w branży marketingu sieciowego mamy wszyscy tutaj równe szanse, ponieważ nie ma złych produktów. Dzisiaj marketing sieciowy ma tylko te najlepsze produkty, a rezultaty, jakie produkuje, wyprodukowane są z tytułu użytkowania tych produktów. Myślę, że każda firma dzisiaj może powiedzieć, że to jest ich mocna strona. To jest właśnie MLM, to jest dokładnie, dokładnie, dokładnie prawda. Kolejny element, budowanie relacji, umiejętność komunikacji z ludźmi, to są prawdziwe wyzwania. Dzisiaj musicie mieć wyobraźnię, żeby spojrzeć na to troszeczkę, troszeczkę inaczej. Musisz zrozumieć, dowiedzieć się i być pewien tego, że chcesz tam dojść. Czas unieść dupę, nie ma cudu w tej, w tej branży. Działanie, zaangażowanie, wiedza, umiejętności, to tylko się rozwijasz poprzez działanie. Dlatego czas unieść dupę i nie ma dzisiaj wymówek. Jeżeli zrobiłeś 10, 20, 30 spotkań, usłyszałeś 10, 20, 30 razy nie, zmień coś. Szaleństwem jest robić ciągle to samo i oczekiwać absolutnie tych samych rezultatów. Siła zespołu, umiejętność, którą dzisiaj musicie posiąść, to jest dzisiaj coś, co jest deficytem. Tak jak świat potrzebuje silnych przywódców, zdecydowanych y, przywódców, tak samo umiejętność budowania zespołu jest sztuką. To jest magia, to jest coś, co doprowadzi was do pasywnych dochodów, a potem między innymi wchodzicie do marketingu sieciowego. Na koniec zrób to, co powiedziałeś, że zrobisz wtedy, kiedy warto, kiedy powiedziałeś, że to zrobisz. Słuchajcie, wytrwajcie, bo warto. Dzisiaj ja z perspektywy swoich lat, jeżeli miałbym zacząć to jeszcze raz, te kilka lat temu, myślę, że dzisiaj bez żadnego wahania zrobiłbym to jeszcze raz. Dlaczego? Dlatego, bo wiem, bo wiem, że warto. Słuchajcie, pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję za uwagę. Życząc wam tylko i wyłącznie sukcesów. Sukcesów więcej niż porażek. Jak to mawiają, do zobaczenia na szczycie. Z wielką przyjemnością dla was Artur Dzonek, Black Diamond, Monawi. Pozdrawiam serdecznie.